Sabina, jesteśmy na premierze twoich nowych torebek. Powiedz, no skąd taka jakby wizja przewodnia, takich kuferków tutaj widzę na ten sezon? Nie ukrywam, że jest to moja sentymentalna podróż do Włoch, bo od Florencji wszystko się zaczęło 8 lat temu. Zaprojektowałam tam pierwszą torebkę, model Firenze, i była to odpowiedź na mój egzamin na studiach, a tym razem wracam. Jest to podróż, ale już taka zaklęta w torebkę. Tutaj jest aksamit, torebka z zamkiem szyfrowanym, oczywiście funkcyjnym w pełni. Także nie dość, że podróż jako podróż, bo zrobiliśmy moim zdaniem bardzo ciekawą kampanię, to jest taka moja podróż sentymentalna. A dlaczego akurat Florencja? Bo to dokładnie Florencja, tak? Florencja jest moim zdaniem najbardziej artystyczną. Jest taką filigranową miejscowością, gdzie sztuka wiedzie prym i jest chyba najważniejsza. A dla mnie Florencja jest o tyle piękna, bo wszystko tam pachnie skórą i galanteria skórzana, chyba mieszkańcy Florencji mają w DNA gdzieś zamiłowanie do skór i do dóbr luksusowych. To teraz zdradź, jak najpopularniejsza polska projektantka torebek przygotowuje się do świąt? Jeszcze nie zaczęłam, muszę przyznać, ale mieliśmy cudowne mikołajki z przyjaciółmi, malowaliśmy bombki i było absolutnie magicznie. Jeżeli chodzi o Wigilię, to jeszcze nie poczyniłam takich kroków. Mam nadzieję, że tuż po premierze... A gdzie ją spędzasz? Spędzam z rodzicami w najbliższym gronie. Nie wyjeżdżam, planujemy wyjazd sylwestrowy z przyjaciółmi, ale święta to czas z najbliższymi. A umiesz gotować? Przygotowujesz coś? Umiem. Ja chyba gdybym nie była projektantką, to na pewno bym była gospodynią domową i kucharką, i to jest takie moje małe marzenie. A twoje popisowe danie? Mam ich dużo. Naprawdę, zapraszam. Skromnie, ale w Masterchefie byś się odnalazła. Wydaje mi się, że tak. Jeszcze was nieraz zaskoczę.